Czwartkowy poranek dwójki, którego gościem jest producent filmowy Leszek Boczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Współodpowiedzialny za sukces ostatniej rodziny. Ostatnio w kinach pojawił się film Gotowi na wszystko Exterminator, a obecnie pracują Państwo nad ekranizacją głośnej powieści powieści Janny Bator, nagrodzonej nagrodą literacką Nikę Ciemno-Prawie Noc. Dziś o 16:30 w Kinie Elektronik w związku z festiwalem Scriptwista. Spotkanie zatytułowane proces adaptacji filmowej. E, domyślam się, że w przypadku takiej książki, jak Ciemno Prawie Noc, ten proces jest trudny i z wielu powodów mm, żmudny. Nie wiem, czy to prawda. I nie wiem, czy tak, z taką trudnością y, następował przekład z, ję z języka literatury na język filmu. Myślę, że to nieprawda. Myślę, że ten proces jest ekstremalnie trudny. Wręcz mógłbym rzec, że jest to droga przez mękę. I nie żartuję, nawet jeżeli to brzmi jak żart, ale faktycznie mówi się, że bardzo dobrą, dobrą literaturę, najlepszą literaturę jest najciężej przenieść na ekran filmowy. No bo język kina jednak. Operuje całkowicie innymi rodzajami komunikacji, i często to, co na poziomie literackim jest fascynujące dla czytelnika, niekoniecznie przekłada się na ekran kinowy. I rzeczywiście prace nad scenariuszem Ciemna prawie noc trwały, no, można powiedzieć, że chyba prawie trzy lata. To, to była, ta, była tak ciężka praca, było wiele wersji tego scenariusza, wiele różnych pomysłów, jak podejść do tej historii, która jest bardzo wielowątkowa, która, jest, która obfituje w, w wiele wątków pobocznych, drugoplanowych, która jest opowiadana na trzech płaszczyznach czasowych. Zatem jest to siłą rzeczy ekstremalnie ciężkie do przeniesienia na ekran i to jeszcze w formule dwugodzinnego filmu kinowego. Nawet przez pewien czas mieliśmy takie głosy, że może to jest bardziej y, opowieść na serial, ale jednak mroczny serial, trochę w konwencji y, powieści grozy, thrillera, którym zresztą będzie y, ciemno prawie noc. Y, pierwszy y, międzynarodowy teaser można obejrzeć w internecie. Myślę, że właśnie y, te emocje, to znaczy Mrok można najłatwiej oddać poprzez ujęcia, poprzez to, że zdjęcia powstawały w okresie jesienno-zimowym zimowym wręcz że to jest najłatwiejsze. O wiele trudniej jest mi sobie wyobrazić, jak przełożyć na przykład struktury narracyjne, bo ciemnoprawie noc to jest opowieść w pierwszej osobie. Bohaterką jest Alicja Tabor. Język jest także jednym z bardzo istotnych elementów. Kiedy sięgamy po książkę Janny Bator, no to na kilkunastu stronach mamy zarysowany właściwie cały mikrokosmos głównej bohaterki. Jak, u, jak oddać to poprzez y, pierwsze sekwencje filmu? Jak opowiedzieć o tym, że ten klucz jest wehikułem do wspomnień, że dom jest wehikułem do tak wielu różnych wspomnień, które y, bardzo silnie zarysowują bohaterkę? Niewątpliwie. Narzędziem do przeprowadzenia tego typu, tego typu procesów w filmie jest nie tylko sam scenariusz, ale reżyseria, i inscenizacja. Klucz pojawia się na samym początku filmu i też ta jednoosobowa narracja, narracja w pierwszej osobie, również jest w dużej mierze, w decydującym stopniu zachowana w filmie. I często jest tak, że poznajemy różne opowieści innych bohaterów filmu postaci drugoplanowych, czy różne, czy odkrywamy różne tajemnice, które są zawarte w książce, również w filmie odkrywamy je oczami Alicji. I jest tak, że mamy, mamy budowaną historię teraźniejszą, w której główna bohaterka poszukuje zaginionych Dzieci, ale jednocześnie mamy wątki retrospektywne i też odkrywane oczyma y, Alicji, w których to ona poznaje tajemnice nie tylko swojego dzieciństwa i swojej rodziny, ale korzenie zła, które, które później rzutowały na kolejne pokolenia, a które wypływają z doświadczeń wojennych. I ona to jednak cały czas, jako, jako główna bohaterka filmu, będzie, będzie prowadzić widza przez te wszystkie niuanse i będzie próbowała jakoś też przed widzami odkryć zakamarki wszystkich tych sekretów i tajemnic filmu. Yy, I zatem można powiedzieć, że w jakiś sposób ta, ta struktura i ten sposób opowiadania z książki jest zachowany w filmie, przy czym z wielu rzeczy musieliśmy zrezygnować, gdyż yy, gdyż nie byłoby możliwe, ażeby można było tą historię opowiedzieć tak dokładnie, tak precyzyjnie i, i, i zawrzeć wszystkie, wszystkie wątki, y, które są w książce. No to, to było niewykonalne. Na co się musieliśmy zdecydować. Zdecydowaliśmy się na Tiller, na y, opowieść, która jest też taką, trochę bym powiedział, współczesną baśnią dla dorosłych. Taką, jak to nazywa Bory, z hardkorową Alicją w Krainie Czarów. I wydaje mi się, że jest to najlepszy sposób hmm. na, na adaptację tej powieści. I właśnie w ten sposób prezentowali Państwo film na festiwalu w Berlinie, na European Film Market? Znaczy tutaj, tutaj trzeba sobie, sobie wyjaśnić, że ten teaser, który możemy oglądać w internecie, to jest rzeczywiście teaser przygotowany tak naprawdę tylko na bazie pierwszych kilku dni zdjęciowych na potrzeby międzynarodowego agenta sprzedaży, którego już mamy, czyli firmy, niemieckiej firmy Picture Tree International, która rzeczywiście rozpoczęła już działania zmierzające do tego, żeby, żeby, mamy nadzieję, film zaprezentować szerszej publiczności międzynarodowej, nie tylko festiwalowej, ale też też kinowej, tak żeby móc ten film sprzedać do jak największej ilości, ilości krajów i po to przygotowaliśmy też materiały właśnie na, na Berlinale, na Market. Będ, będziemy też przygotować kolejne materiały na, na, na festiwal w Cannes. W roli Alicji Tabor znakomita Magdalena Cielecka. Znakomita, jak się domyślam. Kto jest? Znakomita. Potwierdzam. w obsadzie filmu? Obsadę mamy świetną, doborową i można nawet powiedzieć, że każda rola, najdrobniejsza jest, jest obsadzona jakąś perełką. Aktorską, jakąś, jakąś indywidualnością aktorską. Partnerują Magdzie Cieleckiej przede wszystkim Marcin Dorociński, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Dorota Kolak, Piotr Frączewski, Rama Gąsierowska, Agata Buzek, Eliza Cembel, Piotr Żurawski. Także ta, ta obsada jest imponująca. Jak prezentował się Wałbrzych, zamek książ w tych jesienno-zimowych porach, kiedy Państwo intensywnie pracowali? Adekwatnie do naszych potrzeb, majestatycznie, tajemniczo i czasem ponuro, tak jak no. trzeba. Oczywiście to jest opowieść, która, która jest momentami bardzo mroczna. Myślę, że można zaryzykować takie twierdzenie i lubię tak postrzegać Ciemna Prawie Noc, jako opowieść o niepowstrzymanej, takiej bardzo wyniszczającej sile zła, która dotyka głównie istoty niewinne. I to jest opowieść o tym, że przede wszystkim zło odbija się najbardziej na istotach niewinnych, dzieciach, zwierzętach, tych, którzy nie potrafią się bronić. Ale. Ale jak u, jak u braci Grimm chociażby, jednak jest, jest na końcu bardzo mocne światełko nadziei, które też jest obecne i w książce, i, i będzie obecne w filmie. Więc adekwatnie do takiej, takiej opowieści, która jest, która jest połączeniem tillera, baśni, horroru, to mamy nadzieję też, że lokacje, obiekty, miejsca, w których kręciliśmy. Będą współtworzyły klimat tej opowieści. Premiera Polska najprawdopodobniej na początku przyszłego roku? Tak, zakładamy, że film w kinach będzie można obejrzeć w styczniu 2019. To jest jeden z filmów, nad którymi Państwo teraz pracują. Ciemno prawie noc scenariusz Magdalena Lankosz i Borys Lankosz. Reżyseria Borys Lankosz, autor Ziarna Prawdy czy znakomitego rewersu, ale także y, państwa firma przygotowuje się do zdjęć nowego filmu Jana Komasy. Tak, tak. W, w połowie maja ruszamy ze zdjęciami do filmu, który nosi roboczy tytuł Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy według scenariusza debiutanta Mateusza Pacywicza. Nagrodzonego za ten scenariusz drugą nagrodą Script Pro w 2016 roku. Jest to współczesna, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia chłopaka, który, który udaje księdza w małej miejscowości. I myślę, że będzie to bardzo przyjmująca opowieść o, o duchowości młodych ludzi coś, czego wydaje mi się brakuje. Nie tylko być może w polskim kinie, ale, ale też, też w europejskim. Mamy nadzieję też na to, że ten film zostanie dostrzeżony międzynarodowo. Czy będzie w pewnym sensie, może nie chcę powiedzieć odpowiedzią, ale czy wejdzie w dialog na przykład z twarzą Małgorzaty Szumowskiej? Myślę, że, myślę że, że film Janka Komasy będzie kompletnie innym rodzajem kina. To nie jest, ja nie widziałem twarzy Małgorzata Szumowskiej, ale z tego, co, co się orientuję, z tego, co widziałem, jeżeli chodzi o zwiastun. Hmm. No to też mamy y, dość małe miasteczko, społeczność, wątek religii, y, ale po, chyba, pokazana prowincja. Tak, ale chyba, ale chyba też w pewnym krzywym zwierciadle mam takie wrażenie. Że z jakimś, Niektórzy z jakimś wierno, ostrzem satyry. Że, że wręcz w ekstremalnie y, krzywym zwierciadle, i y, tutaj ze znakiem zapytania czy uproszczeniu i, i na ile prawdzie. No właśnie, ale myślę, że myślę, że boże ciało będzie kompletnie innym rodzajem kina, to, to, to tem, temu filmowi będzie dużo bardziej, dużo bliżej do, 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 do filmów chociażby z Jakińcewa, do, do, do Lewiatana, chociażby, i, i, i obrazu dużo bardziej wprost przejmującego realistycznego y, y, gorzkiego Znam dobrze scenariusz i poczucia humoru jest tam nie za wiele. <laughs> nie, nie twierdzę, że jest to smutna opowieść. Jest to opowieść y, o człowieku, który próbuje desperacko realizować swoje marzenie, a nie może, ponieważ jako osoba skazana nie może za, za ciężkie przestępstwo, nie może realizować swojego marzenia o byciu księdzem. I, i wydaje mi się, że to jest kompletnie inny rodzaj kina. Wspominamy o festiwalu Script Fiesta, który trwa w Warszawie. Padła nazwa konkursu Script Pro. Jak te dwie inicjatywy zmieniły, czy zmieniają polskie kino pod względem tego, co, od czego wszystko się zaczyna, czyli od scenariuszy? Myślę, że przede wszystkim wyłapują nowych, młodych, utalentowanych ludzi, którzy chcą wejść na ten rynek, mają jakąś propozycję. Trzeba pamiętać, że Script Pro nie jest konkursem scenariuszowym otwartym dla wszystkich scenarzystów. Nie pamiętam, ale tam chyba może można mieć maksymalnie jeden wyprodukowany już film według swojego scenariusza. Tam są tego typu ograniczenia. Czyli to nie jest tak, że tam może wystartować w konkursie każdy. Skrypt Fiesta pozwala na, na pewno Wejść jakoś do branży filmowej, albo zacząć mieć pierwsze kontakty z branżą filmową, ludziom spoza tej branży. Czyli otwiera się na, na y, 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 nowych ludzi, którzy być może mają wielki talent, którzy być może mają coś ciekawego do opowiedzenia i którzy mają dzięki takiemu festiwalowi szansę kontaktu, rozmowy, czy nawet być może sprzedania jakiegoś swojego projektu czy pomysłu y, profesjonalistom z branży. I to jest taka Taka bardzo, istotna, bardzo istotny element integrujący i wyszukujący talenty na rynku. Mam nadzieję, skutecznie. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach tego festiwalu. Jednym z nich już dziś w Kinie Elektronik będzie spotkanie z naszym gościem, czyli Leszkiem Bodzakiem oraz Borysem i Magdaleną Lankoszami i wysłuchanie opowieści o tym, jak została przeniesiona opowieść Joanny Bator na ekran. Trzymamy kciuki. Życzę powodzenia. Leszek Bodzak był gościem poranka dwójki. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dziękuję bardzo. Widzenia Państwu.